Więc ostatnio sobie przeglądałem Facebooka, no i na Facebooku oczywiście mamy dużo takich edukacyjnych postów, które nie wiem, przekazują to, że młode osoby nie powinny w ogóle patrzeć na alkohol, bo to już jest złe. No i jak ja osobiście uważam, że w sumie no młode osoby nie powinny przesadzać z alkoholem, albo według możliwości w ogóle to zostawić, to byłoby nawet spoko, ale no wiem, jestem całkiem otwarty w tym temacie, no to tutaj w tym filmiku powiem wam w ogóle jak to się zaczynało, nie? Więc mamy jakąś tam smutny utwór grany na pianinie, no i w sumie tam takie teksty oczywiście dramatyczne, na czarnym tle, z białą tam czcionką, oczywiście wszystko spoko, więc e, mamy jakąś dziewczynę, która jest pokazana w dramatycznym stanie, już mówię jakim. Całkiem solidny uraz czaszki, nogi połamane już w pizdu, nic z tego nie będzie, skóra pozdzierana tu, tam, oczywiście transfuzja krwi już jest, co nie, więc to jest dosyć dramatyczna sytuacja, ale oczywiście jak doszło do tej sytuacji? Owa pani w wieku 21 lat takiej dosyć normalnej konstrukcji poszła sobie z kumplami na koncert. No na koncercie wybiła sobie małą szklaneczkę whisky plus e, dwa piwa, co nie? No a tutaj oczywiście sytuacja jest taka, że ona już tam zemdlała w pizdu, co nie? Że tam helikopter już przyleciał, kurwa, już wszyscy się martwili, ona zaraz zginie, nocy by nie przeżyła, nie? Jako, że mam przyjemność mieć do czynienia z medycyną która więcej niż, że tak powiem, przeciętny śmiertelnik, no to akurat się dowiedziałem, że w sumie po takich e, dwóch piwach, takich wzięłem trochę więcej nawet, że takich dwóch średnich piwach plus e, jednej butelce whisky, a jeżeli chodzi o butelkę, to chodzi mi tu mniej więcej o 0,2 litra, co nie? więc co jest mniej więcej tak, to może, no nie jest zresztą, no, w sumie nie jest dużo, nie jest mało, to jest tak, tak, średnio powiedzmy, więc z tego nam wyjdzie, że mamy około powiedzmy pół promila, jakoś tak, co nie, jak już tam w sumie trochę tutaj zaokrągliłem, więc mamy tutaj pół promila, jak, jak źle wyjdzie, co nie. No więc teraz jak nawet taki zwykły śmiertelnik, to nie trzeba sobie studiować do tego, żeby to wiedzieć, w sumie tak, można sobie poczytać o właśnie zatruciu alkoholem, żeby w sumie tak już zemdleć w pizdu i żeby nam nie wiadomo, co było, takie zagrożenie życia, trzeba wypić poniżej wyżej 4 promili, no tam zależy wiadomo od osoby, ale 4 promile, nie? Można się przypychać w jedną i w drugą stronę, że właśnie zależy to od osoby, czy się zemdleje, czy nie. Od jakiej tam ilości alkoholu, ale jeżeli ta osoba, że tak powiem, nie ma jakiejś tam, że tak powiem, nadwrażliwości na napoje alkoholowe, no to nie powinno być aż tak źle i pół, pół promila to, że tak powiem, nikomu nic nie zrobi za dużo, nie? Jedyne, co ja widziałem, to powiedzmy, że tak od pół promila, to widziałem na, na własne oczy i, i słyszałem i tak dalej, no to właśnie było, był taki tak zwany, no, typ 2, jeżeli chodzi o, no, tak zatrucie alkoholem, czyli e, mamy już wtedy, no, jak to się nazywa, że ta osoba jest agresywna, że ta osoba się zepleni, tak, no, sepleni, pleni tak w nawiasach, że w pizdu się sypleni i powoli w jeden czy drugi sposób traci kontrolę nad własną osobą, ale to jest taki maks, co nie? I tam ten taki drugi typ, czy tam drugi poziom, czy drugi level, czy jak to się nazwać, to jest powiedzmy od dwóch promili, więc do półtora promila dalej mamy, no właśnie, no półtora, więc jest trochę dużo, co nie? No i właśnie już tutaj mówię, nie, nie trzeba się kłócić o to mniej więcej, ile promili ktoś musi tam sobie, że tak powiem, wszczyknąć, żeby coś się stało, ale bardziej chodzi o to, że ta osoba tam była pokazywana z jakimś urazem czaszki, transfuzją krwi i tak dalej itp. I tutaj chodzi o to, mi w, no, mi w sumie o to chodzi, że przy jakimś tam zatruciu alkoholowym raczej nie macie urazu czaszki oraz kurwa połamanych nóg, no bo nie wiem, w sumie to nie jest, jedno z drugim się tak średnio nie łączy już. Później mamy oczywiście ten fakt, że ta osoba miała nieźle podrapaną skórę w niektórych miejscach, pościeraną, więc to raczej nie jest od y, alkoholu, co nie? No ale oczywiście trzeba pierdolę, przecież jak się pije alkohol, to się zamieniasz w takiego przysłowiowego demona i zaczynasz popierać po okolicy z 200 km na godzinę, no i wtedy wiadomo, że ma się połamane nogi oraz uraz czaszki, plus jeszcze kurwa pościenaną skórę na całym ciele, no bo jak inaczej, nie? Poza tym już też wiecie, że ja nienawidzę oczywiście jak się żebra o cokolwiek, a o lajki, czy tak powiem w internecie, wszelkiego rodzaju już tym bardziej, ale oczywiście ten post musiał być zakończony czymś w stylu, no nie pij alkoholu, bo nagle zaczniesz popierdalać po mieście z prędkością 200 na godzinę i sobie złamiesz nogi, czaszkę, wszystko coś złamiesz, to na koniec oczywiście mamy tam, nie wiem, daj lajka, to będzie jedna osoba mądrzejsza i oczywiście mamy ludzi, którzy na to tak po prostu wpadają, że tak, daj mi tego lajka, osoba będzie mądrzejsza, będzie super i to wiesz, że nie wiem, co mnie bardziej denerwuje, sam fakt, że jakaś tam osoba żebra o te lajki w ten sposób, czy te osoby, które chodzą i dają kurwa te lajki. A, więc to była taka jedna, że tak powiem, rzecz, która mnie wkurwiła w ostatnich e, dniach albo dzisiaj rano w zasadzie, bo dzisiaj rano zobaczyłem to i dzisiaj rano postanowiłem nagrać ten filmik, więc Dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie mi swoją opinię w komentarzach, i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!